señoritas, señores. Y damas, caballeros. Son los mismos. Programos. Serdecznie na planie filmu dwóch zgryźliwych tetryków. Oświetlenie więc gotowy? Tak! Cięgło więc gotowy? Gotowy! Kamerzysta gotowy? Tak! Czy mi się wydaje, że to ciągle mówi ta sama osoba? Kamera! Akcja! Z rodzicami? Już dawno nie. Na 80 urodzin. Zrobiłem sobie prezent. Ty miałeś 80 urodziny, mnie nie zaprosiłeś? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd ty masz takie trefne informacje, człowieku? Nie macie na Facebooku? No, no to na te 80 urodziny. No. Sprawdziłem sobie prezent. Mieszkanie. Kredyt. Jak w kredycie? Singiel na swoje. Ty w tym wieku dostałeś kredyt? A, mam wysokie dochody. No i starzy mi podżyrowali. To czym ty się zajmujesz, Staszku? Jestem pomocnikiem DJ-a w Ciechocinku. Ale prawdziwe pieniądze razem ze starymi zarabiamy jako instruktorzy zumby. To pewnie niedługo, Staszku, spotkamy się na twoim wesnem. Nie jestem gotów na stały związek. Maria, przecież ty masz 85 lat. Wiem, Zymi, ale chcę jeszcze poszaleć. Znasz mnie, mam strop w głowie, a jak pójdę na dancing w czwartek, to wracam w piątek. Oj, Staszku, Staszku. I zawsze zmieniałeś dziewczęta jak rękawiczki, ale znowu, no nigdy nie znajdziesz ideału. Wiem, Zymi, tym bardziej, że lubię starsze. Dobry.
Witam w minikinie. Pierwszy raz u nas? Tak, tak. To myśliłem się, wczoraj mieliśmy otwarcie. Super. Witam w minikinie. Dobrze. Mamy 82 nowocześnie wyposażone sale kinowe, największą liczbę w Polsce. Dlaczego to jest minikino? Bo w każdej sali są dwa krzesła. Pan chce przyjść dziewczyną, tak? Będą Państwo oglądali film razem czy osobno? Razem. To się doskonale składa, bo żeby się film odbył, musi być kompletny. I zacznie się nie opłaca. Proszę pana, a co tu gracie w ogóle w tym filmie? Gramy na przykład Leon Amator. Ja już to jest. O płatnym zabójcy, co przy pierwszym zaceniu zginął. A coś innego? Na przykład mamy też jeszcze Kevin sam w piwnicy. A jeszcze coś? Może wie pan co? Bo ja czytałem taką reklamówkę. Co to jest ten She-Man? Przygody żony He-Mana. I to jest takie trochę futurystyczne, tak? Tak, takie troszeczkę turystyczne, tak. No. Dobra, moja dziewczyna uwielbia takie klimaty. Poproszę dwa bilety w takim razie. Dobrze, pozostaje trudny wybór miejsc. Ekran do góry, zielony, wolny. To dotykowe? Nie, obrotowe. Doskonały wybór. Dobra, proszę pana, ile płacę za takie? Będzie albo 5 zł, albo 60 zł. A dlaczego taka różnica trzeba? No bo to tańczą wtedy stał numer 0 i tam jest taki giler. Z jednego miejsca nic nie widać, a z drugiego trochę jak się pan wychyli, ale w sumie po pół godziny żyje moli. Proszę pana, czy w takim razie kupując bilet za 60 zł, przyjdę do normalnej sali i będę mógł dziewczynę obejrzeć w komfortowych warunkach film? Tak. To niech stracę, bo proszę, to dwa bilety za 6. Dobrze, tylko musi pan wiedzieć, że musi pan przyjść w kożuchu i w goglach. Dlaczego? Bo tam ekran śmierdzi. Proszę Państwa, skarbamy program Kocham Kino. To nie może w tym programie zabraknąć największej gwiazdy polskiego kina, czyli Grażynki Dorbickiej. Jesteśmy właśnie z Grażynką na łączach telefonicznych. Grażynko, kochanie, jesteś tam? Tak. Bardzo się cieszę. Słuchaj, Grażynko, mam do Ciebie takie pytanie. Czy Ty widziałaś ten kolejny sketch Kamerata Czołówka w programu Kocham Kino, który jest takim troszeczkę dramatem psychologicznym? Tak. Bardzo się cieszę. Ja mam takie intymne troszeczkę pytanie do Ciebie, Grażynko. Czy zdarzyło się tak, słuchajcie, tego sketchu, że oglądałaś, prawda, i cała sala wybuchła śmiechem, a Ty nie skumałaś żartu? Tak. A Grażynko, tak mniej więcej ile razy tak się stało? Chyba, poczekaj, muszę szybciutko policzyć. No, będzie 25. Ten sketch trwa 3 minuty. Ale Grażynko, kochanie, pączuszku mój uprowany, mimo to polecasz ten sketch, tak? Mieli Państwo tutaj. Tak. To zapraszamy z Grażynką na dramat psychologiczny. Dobra, dziękuję chłopaki za trening. Idziemy do szatni, na dzisiaj wystarczy. Okej. Dzień dobry, panie trenerze. A dzień dobry. Pan jest tatą Krystiana, prawda? Krystiana. Świetnie się składa, więc z panem rozmawiać. Ostatnie badania wykazało, że pana syn ma wodę w kolanie. No tak, bo on się kiedyś topił. Słucham? No topił się, miał wodę w płuca. No ma w kolana. A bo jak wstaje, to mu spływa. Ale powiem panu, że i tak opatrzność nad nim czuwa. On wypadł z kutra, wie pan, na wakacjach na Starni. 2 lata był znany za zaginionego. Złowili go. Przez przypadek tutaj wędkarze, amatorzy z Grajewa. Na lasco. Na las? Grajewo. Okazało się, że przez te 2 lata wychowywały go delfiny. No i przez nie ma teraz niedowagę. Bo
Nic nie rozumiem z tego. No, tak go wychowały, że on nie tknie posiłków, w którym nie ma ryby. Czyli je tylko w piątki. No bardzo, no, bo w toku treningu to można jakoś zobaczyć. Nie wiem, harterki, siłownia, to nie do wagi zobaczymy. Ale drugi problem, dosyć istotny. Pana syn ma zeza i to by trzeba już laserowo skorygować. No. Ale on miał już tę laserową korekcję zrobił. No i co? Lekarz przyszedł pijany na zabieg. Całe szczęście, że wtedy mu te ucho przetkał. Co, z ucho co mu było? Kojarzy pan ten ucho? Tak. No, proszę. No, włożył se. Lód się stopił, patyk został. W łebie. Chyba w łebie. Nie, w niechorzu. W niechorzu? Tak, no tak. Pan był w niechorzu? Oczywiście. Piękne czasy. Pan też spacerował z żoną po latarni. Ale co? No, panie, no. A? No. O. To nie. A ja tak. Tam powstał nasz syn Milon. No widzi pan, ja nigdy nie miałem okazji poznać matki Krystiana. Przepraszam. Jak to jest możliwe? No, Krystiano jest z probówki. Nie zmurzyle! Zmurzyle! Wiesz, pana sobie zmurzyle! No może taki człowiek, co ma trochę ciepliwszą karnację od nas. A to jest! Ale jak to pan mówi? Murzyn! Pana syn jest murzyle! Murzyn. Dobra, nie znam tego. Murzyn obiad! Wiecie pan, ja na niego takiego smoła, to smoła tam. Może pan śmiało krzyczeć na niego murzyle. Murzyny? Jak to ciasto? No, no to proszę pana, z tego mojego murzynka, tak chciałem się upewnić zresztą przychodząc, będzie z niego taki dobry piłkarz. A proszę pana, gdzie? No nie ma szansy, że on jest najsłabszy w grupie. Najsłabszy? Zdecydowanie. Jedyna szansa, jaką ja widzę, to jest przepisać go na koszykówkę może, bo to by pan no, na koszykówkę? O. A na jakiej pozycji według pana mógłby grać Karzeł? Telefon, który ma też funkcję poziomicy. Jak to działa, Kim? Jak położysz na krzywej płaszczyźnie, to się zsunie. Drugi ultranowoczesny gadżet. Jak klikniesz raz, masz długopis. Jak klikniesz trzy razy, masz cienkopis. A co, jak kliknę dwa razy? To włączysz i wyłączysz go. Kolejny. Ultra nowoczesny gadżet. Po założeniu tych okularów widzisz wszystkich nago. Nawet koty. O, Bond. Już wiem, dlaczego spotykamy się w Brodnicy. Mam tutaj babcię. Nie chcesz? Nie, dziękuję. Jak chcesz? Bond. Nie wiedziałem, że masz 3 sutki. To 2 sutki i kleszcz. Pozostałość w komisji Paprotka. Te sutki? Tak, kleszcze złapałem gdzieś w lesie.
Dobrze, bo mam. To koniec gadżetów. Muszę cię wysłać wreszcie na misję. Tym razem pojedziesz do Moskwy. Sprawdzisz, czy Putin to raz Putin. Skąd macie to podejrzenie? Mamy podejrzenie. Torturowaliśmy Bonnie. Na pytanie, kim jest Putin, odpowiadali. Powodzenia, bo. Dzięki. O, dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie zdziwił się pan trochę wchodząc tutaj. Nawet bardzo. No, minus 20 na dworze, ja w swoim pod koszulką myśli pan albo świr, albo morsk. A ja po prostu jestem z tobą. Wie pan co, ja właściwie się zdziwiłem miejscem. Wtoczałem jak kaset wideo. A co w tym dziwnego? Słyszał pan o DVD? Pani już z pół roku temu o tym czytałem? W świecie wiedzy, ale proszę pana, to się nie przyjmie. Te płyty się rysują. Ale jaja. Jaja, proszę pana. To są jak tutaj przychodzą dzieciaki. One zamieniają numerki z bajek na pornos. Nie dam jak wczoraj, 8-letni mówił ktoś o mi zamiast Szreka, wypożyczył od maczuka Herkulesa. I nie był to dokument o Ojcowskim Parku Narodowym, proszę pana. A to rodzice pewnie byli źli. Matka okrutna. Ojciec od razu przebiegł po całą trylogię. A to co? Janu? Tadziu? Za dwa lata cię nie było, chłopie, gdzieś ty był? Więzień? Cześć! Dziękuję ci za kasetkę, bardzo mi się przydało. A co ty tam miałeś? Ucieczkę za lata. No. Dobrze, Januszku, lecę troszeczkę, bo mnie policja ściga, pozdrów żonkę. Tadziu! Nie mam już żonki. Ela odeszła z Robertem Korzeniowskim. Z tym chodziarzem? Dlaczego? Chyba brakowało jej spaceru. Ale tu jeszcze drugi powód. Na naszą kasetę z wesela. Taka Rambo. O co jej chodzi, dobry film? Też jej to powiedziałem! Chyba ten spacer. Dobrze, Janusz. Sercem jestem z tobą. Trzymaj się. Tadziu! Zaczekaj. Weź to. Trzymaj się. Janusz. Dziękuję. Tadziu, czy zbawił? Dziękuję, Janusz. Tadziu! God bless you, Tadziu! God bless you, tu Janusz! Leć! Zagrałem go dwa ostatnio, cię kiklam. Naprawdę pan się rozbił przez kasetę z wesela? No i przez tą drugą z komunii syna. Okazało się, że przez całą uroczystość kręciło mi to dziecko. Nie no tak, wszyscy na biało. A pan co, pan wypożycza pan jakąś kasetę, czy pan tak będzie znał i oglądać? Nie, ja to tak z ciekawości, wie pan, bo zastanawiam się, czy w ogóle da się z tego wyżyć? Tu? Gdzie panie? No, dobrze, bym przypomniał. No nie pewnie, ja muszę zamknąć ten sklep, idę tam, mam całkiem drugi biznes, tam jest prawdziwy pieniądz. A w jaki biznes? Ja panu zaufania. Tam otworzyłem hurtownię dyskietek. Zapraszamy państwa na fragment kina gangsterskiego. O, wy tam. Czy ja u pana dostanę amfetaminę? Amfetaminę. No tam. A jodo dworecza? Tak. Taka. Pół
punkt, baby, pan zbyt. Ne. Kartę z twojego klienta zakładam. A po co? 50% rabatu na zakupy w każdym szeregu. A co chcę? Po Bielcowo. A co? To 100 zł. A to co? Lipton. Gratis od firmy. Dziękuję. Proszę. Dlaczego to? Również. Łapy w górę, Majzo! Pójdziesz siedzieć za to, co tutaj robisz! Ale ja nie chciałem handlować narkotykami, to życie mnie do tego zmusiło! Nie chodzi o to, czym tutaj handlujesz, Majzo! A o co? To urząd skarbowy. Nie wydałeś paragonu.